Cześć Wam, dzisiaj jest wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact serii o tym samym tytule. Upał jest straszny, więc jeżeli zemdleje, to poratujcie szklanką wody. Pamiętajcie, pić wodę jest masakra, więc nawadnianie się jest bardzo ważne, albo tak jak ludzie w klimatach troszkę cieplejszych, mądrze zauważyli, że picie ciepłego jakaś herbatka czy coś, sprawia, że wolniej się odwadniamy, więc to też bym polecał jakąś herbatkę na przemian z wodą, czysta woda jest mega, szczególnie jeżeli naprawdę jest czysta, więc wizu wizualnie poleca, dbajcie o siebie, bo upały są takie, że jest masakra i... i Zacznijmy od najważniejszej informacji Czyli dzisiejszy odcinek raczej będzie krótki Bo o 13, czyli za parę godzin Za jakieś dwie, ten odcinek powinien pójść wcześniej Dlatego też wcześniej idzie Jest stream z aktualizacji 3.8 Od twórców, to znaczy twórcy zaczynają o 14 My zaczynamy o 13 Będzie godzina rozgrzewki, drobna przebieżka Drobny sprincik po grze Zrobienie jakiejś daily, nie daily, tego typu klimaty I widzimy się o 14 Będziemy na bieżąco tłumaczyli to co twórcy mają nam do przekazania Na temat aktualizacji 3.8 A może jeszcze jakieś Drobne spekulacje i spoilery na przyszłość się tam też pojawią To znaczy ze strony twórców, nie z mojej strony, bo z mojej strony macie to na odcinku w tym momencie A więc zapraszam was mocno, mocno na to, bo tutaj będzie się działo No i widzimy się o tej 13, odcinek ze Honkaja Star Raila jest nagrany Jeszcze nie jest zmontowany, powinien się pojawić dziś Około 17, 18, 30 może jakoś tak, może jakoś tak Rozegramy to w... Ten sposób, co oznacza, że epikowe darmówki ludzie darmodają, pojawią się jutro, pojutrze, w najbliższych dniach. Więc, tak, będzie wszystko z lekkim poślizgiem, ale wciąż na bieżąco i wciąż, kiedy ma to sens i znaczenie. Jak już mówimy o tych rzeczach, to chciałbym was rzucić w stronę Hoyo Festu to znaczy, nie ma jeszcze żadnego linka, bo dopiero zbliżam się, a najlepsze jest to cały czas spamują, Dajcie skrzydełka, dajcie skrzydełka, spokojnie, skrzydełka są dopiero w drodze, dopiero są w drodze. przeczytać ze zrozumieniem zasady konkursu, to się dopiero rozpoczyna, więc jeżeli chodzi o Hoyo Fest, to jest. Już niedługo, już niedługo zajmiemy się tym. Część Hoyo oczywiście będzie ta obwoźna, o której gadaliśmy, że się będą w różnych miejscach globu pojawiali ze swoimi rzeczami postawionymi na ulicy, albo raczej w jakichś parkach i będziemy mogli tam pójść zobaczyć co i jak. Na przykład w Berlinie, chyba najbliżej nas, ale część Hoyo ta większa część Hoyo będzie online, więc mamy postacie z różnych gier od MiHoYo, z nawiązaniami do różnych ich uniwersów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to będziemy informowali na bieżąco, jak będzie startowało, będziemy dawali znać i wszystkie social media i tam Społecznościówki dostaną informację, jak się będzie zbliżało. Więc Hojo Fest jest przed nami, jest ten ludek bodajże z Zen Zero, są, są postacie, ten Honkai Star Rail, Genshin Impact, no i reszta tam, nie wiem, Tears of Temis, czy co oni jeszcze tam mają. W sumie tego nie kojarzę, nie jestem pewny skąd on nie jest. Pierwszy mój rzut okiem był taki, że, o, Mika wrzucili na dół, czemu wrzucili Mika na dół? Ale to może nie być Mika, więc dajcie znać, czy się nastawiacie na to, czy już macie plany wakacyjne i będziecie tylko z doskoku zerkali, co się dzieje, bo zamieszanie będzie w tym czasie przeogromne. A ja bym przeskoczył do, może w Oso informacji, a może niezbyt wosowej, bo dostałem wczoraj przedwczoraj, wczoraj, z mojej perspektywy, ale z waszej perspektywy, przedwczoraj pytanie od użytkownika Nikiem Garudo, tam dalej było rozbudowane, ale skrócę tylko do Garudo. Takie pytanie, bo nie wiem, czy nie było, a może mi umknęło, dawałeś jakiś komentarz do sytuacji, że community zarzuca likerom zawłaszczanie info o wszystkim i puszczeniu tylko jakichś pixel artów. I to jest troszkę szerszy temat, do którego chciałbym się dzisiaj odnieść. Mam nadzieję, że ten wos nie wyjdzie mi za długi. Jeżeli wyjdzie mi za długi, to będę skracał spekulacje i spoilery, ale to jest ważne pytanie i w sumie ważna kwestia, która jest dość drażliwa, bo jeżeli mówimy o gatekeepingu informacji, które są związane z likami, spoilerami, spekulacjami, to wiecie, że ja to robię. Za każdym razem mówię, że o tutaj ok, dobra, tego dzisiaj powiedzieć nie mogę jeszcze, albo wycinam jakiś fragment, więc wszyscy zdajecie sobie sprawę, że ja mam więcej informacji niż przekazuję i część informacji nie przekazuję ze względu na to, że te informacje w taki sposób, w jaki mogę przekazać, czyli jedyny sposób, w jaki o nich wiem, mocno sugeruje z jakiego źródła one mogą być. Więc żeby nie wsypać swoich źródeł, czasami fajne informacje, które mam, są przeze mnie nie przekazywane albo przekazywane tak naokoło, że musi być gigantyczny wyciek, taki jak teraz, żeby ludzie mi napisali o Jezu, wizu, wszystko o czym mówiłeś, teraz to ma sens, teraz to ma sens, wcześniej brzmiało jak totalnie jakiś bełkot, nie wiem o co chodzi, a teraz jak zobaczyliśmy te jakieś spekulacje i spoilery, wreszcie to co gadasz ma sens. Problem jest w tym, że ja czasami nie mogę mówić jaśniej ze względu na to, że nie chcę rąbać swoich źródeł, bo z mojej perspektywy to jest prowadzenie kanału, ha, przekazuję informacje i się bawię, tym chciałbym, żeby to była moja kariera, żebym mógł tak żyć niestety, no, na YouTube się z tego na razie nie da żyć, przynajmniej nie przy moich zasięgach, ale dla innych osób to jest być albo nie być, stracić pracę, albo komuś mocno nabrudzić w życiorysie, więc ja sobie zdaję sprawę, że nie mogę rzucać wszystkiego, co mam od tak o. I zakładam, że identyczna sytuacja jest z innymi ludźmi posiadającymi informacje, że ktoś, kto ma lepszy insight ode mnie, jeszcze bardziej musi się pilnować, żeby nie powiedzieć czegoś, co zdradzi jego źródła, co wysypie, kto, skąd ma, na jakiej zasadzie, czy to są tłumacze, czy to są beta-testerzy, czy to jest Faktycznie ktoś pracujący w Chinach, wiecie, jak trudno mieć jakikolwiek dostęp do ludzi z Chin, to jest kosmos. Chciałbym, no ale tak dobrze, niestety, nie ma, więc jeżeli o to chodzi, to wydaje mi się, że likerzy w większości wypadków to nawet nie są likerzy, tylko to są ludzie, którzy przekazują informacje dalej, czyli mają kontakt z tymi, którzy likerami są. W sporej części to będą ludzie, którzy mają na sobie NDA, nie zawsze, nie wszyscy w Michołym mają na sobie NDA. Jeżeli ludzie tacy jak tam, nie wiem Mero, Nevis, wcześniej Blank, Ubacza i cała reszta tej fejrainy nie będziemy. My wszystkich wymieniali HXG lub nie HXG lub e, Huta Allovers, jest tego bardzo dużo, wiecie, tych te, te techników przewijających się cały czas i przemielanych jest makabrycznie dużo. Jeżeli oni wrzucają jakieś niekompletne informacje, albo lekko zmyłkowe informacje, to znaczy prowadzące nas we, we właściwym kierunku, ale jednak od jakiejś takiej dziwnej strony, żeby nie dać się poznać o co chodzi, albo wklejają nam jakieś dziwne odrysy bądź rozpikselowane arty, to nie jest dlatego, że oni trzymają to dla siebie, żeby się nie podzielić tymi informacjami z resztą świata, tylko wiedzą, że jak wrzucą to, co mają. To będzie krótka piłka. Ok, jeżeli on ma to i to wygląda tak, to jest tylko z tego albo z tego źródła krótka weryfikacja. Chiny, wiecie, sprawdzenie, co było u nich na społecznościówkach dla gościa takiego jak Daway, który jest w parcji, teraz już dość wysoko postawiony. To jest kilka telefonów, załatwiane to od strony śledczych i jest czystka. Więc różne rozpikselowania, różne kombinacje to są rzeczy, które. Które teoretycznie mają ochronić źródła, przynajmniej ja to tak postrzegam. To zawłaszczenie informacyjne o rzeczach, które się dzieją, to jeżeli rzucą wszystko, co mają teraz, przez długi czas potem nie będą mieli nic do rzucania, więc jakby zainteresowanie umrze, więc to jest dawkowanie informacji, bardzo mądra rzecz, sam tak robię. Z drugiej strony, jakby rzucili wszystko, to by zaorali własne źródła i później nie mielibyśmy nic, aż do następnej bety, kiedy następne osoby się wysypią z kolejnymi informacjami. Więc rozumiem, skąd jest drama, rozumiem, skąd jest niezadowolenie ludzi, ale niezadowolenie ludzi. Moim Moim zdaniem bierze się stąd, że mamy nierealne oczekiwania względem czegoś, co jest tak naprawdę zabawą przy okazji gry komputerowej, która wkręciła nas strasznie, ale w której za zasłoną dzieje się znacznie więcej niż w samej grze. Liki, spekulacje i spoilery dają radę, więc z mojej strony... To nie jest kontrowersja, to są ludzie z postawą roszczeniową, którzy chcieliby więcej, nie zawsze więcej można dać. Nikt nie podpisywał umowy, że wszystkie informacje, które dostanie, da publicznie od razu, zaraz i już teraz. To trzeba też zrobić mądrze, więc to jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja, która momentami jest bardzo przykra, bo wiemy o takich, którzy troszkę za wysoko polatali koło słoneczka, im się roztopił wosk przy skrzydełkach i spadli byli, więc niestety tutaj też czasami się to kończy niezbyt pozytywnie i optymistycznie. Tyle z mojej perspektywy. Jak miałbym się dorzucić do całej wypowiedzi, to tak, rozumiem, skąd wychodzą ci, którzy nie dzielą się wszystkimi informacjami, które mają, bo nie dzielę się wszystkimi informacjami, które mam. Bardzo często macie te informacje, że e, wizu wyciął, bo ma zbyt długi język czy coś. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, ok, jeszcze większym ziarnem, soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. I zacznijmy od mumii naszej postaci w tych, tych szmatach, której tam grafika wyciekła. I mamy troszkę informacji na jej... Temat i są one z dwóch różnych źródeł. Więc z tych wycieków, które teraz poszły i są podbite kontekstem przez ludzi, których nie znam i nie wiem skąd mają informacje, to jest postać podpisana jako Mamy Girl albo Dra Jandere. Nie wiem czy to nie jest żart, bo to Jandere brzmi jak jakiś ten. Najprawdopodobniej Hydro pojawi się w aktualizacjach 4. Coś, ewentualnie na początku 5. Coś. Wizja może być placeholderem. Lecąc teraz za informacjami, które dostawałem od moich o postaci, którą. No, na, to, na temat której mówiłem że coś tutaj jeszcze powinno być, coś tutaj jeszcze powinno być z łukiem i połączenie z kolejnym rzędem informacji na temat łuku. Więc najprawdopodobniej Mumia jest postacią, która będzie biegała z łukiem i najprawdopodobniej Mumia to jest ta postać, o której Wam mówiłem, że z łukiem jest i to może być coś, może geo, co wpadnie na standard na banery, jeżeli to jest ze sobą połączone. Jeżeli chodzi o ten łuk, to jest pięciogwiazdkowy łuk, który wygląda jakby był z setu Saino de Hanilo, czyli desert, z sumeru, tak się chyba nazywa ten ten set broni. A jeżeli chodzi o samą Mumię, to jej bronią docelową jest właśnie ten pięciogwiazdkowy łuk z tego setu pustynnego, a zamiennikiem jest czterogwiazdkowy, który bodajże mamy z tej aktualizacji 3.7 w momencie, jak gdzieś go tutaj będę miał, czyli Ibis Piercer. To jest łuk zamiennik dla tej postaci, więc jeżeli nie będziecie łapali tamtej piątki, to ten teoretycznie powinien się sprawdzać, co może nam sugerować, co ona będzie mogła robić na placu boju w oparciu o zdolność specjalną tego łuku, ale z z drugiej strony, ten łuk wyszedł teraz, a mumia jest jeszcze na testach i to dość wczesnych, więc to, co jest koncepcją na powstanie mumii, do tego był budowany łuk. Koncepcja się może mocno zmienić, i finalnie ten łuk może do niej nie pasować. Nawet broń może się zmienić na pewnym etapie. Tutaj mam informację na temat jej wizji, że hydro może być placeholderem. Wizja niekoniecznie jest taka, jak jest tutaj podpisane. Jest podpisane, że jest to postać Hydro, ale to może być placeholder, to może być z wcześniejszych wersji testowych. Wcześniej dostawałem informacje na temat Geo, bardzo możliwe, że ona wcześniej była Geo i została zmieniona na Hydro postać. Więc na temat Mumii tyle informacji. To jest ta bohaterka, o której wielokrotnie mówiliśmy, że może ona będzie na standard. I część informacji na temat Mumii to są rzeczy, które potwierdziły się jako decha Więc tutaj mamy z jednego z drugim. Nie jestem pewny, co się tutaj totalnie Podziało, ale kiedy będziemy bliżej wydania tej postaci, pewnie jeszcze jakieś informacje do kontekstu nam doskoczą. Jak już mówimy o postaciach Hajdor, z którymi coś się może pozmieniać, to przeskoczyłbym do tego Krasnalka, do tej dziewczynki, która ma te dziwne rogi i ten ogonek bardzo dużo fajnych konceptartów z nią wyskoczyło, i teraz tak, na samym starcie. Nie mam żadnych informacji, że ona jest połączona w jakiś sposób, czy spokrewniona z tym klaunim rodem, z tą klaunią rasą, którą też macie na spekulacjach i spoilerach na temat raz dwóch nowych raz w Fontaine. Powinienem powiedzieć jutro, czy pojutrze, czy popojutrze, gdzieś na dniach, bo Kończę research. Jeżeli chodzi o clownów, za dużo tutaj do powiedzenia nie ma, poza tym, że coś fajnego jest do powiedzenia. Jeżeli chodzi na temat drugiej rasy, to zmienia się całkowicie koncepcja tego, co dostawałem wcześniej i albo był błąd w tłumaczeniu, albo były jakieś dziwne rzeczy. Dlatego to odsuwam w czasie, bo mi nagle przestaje pasować jedno z drugim, co dostałem. To je, jakby to. Nie wygląda na to, żeby nasza krasnalkowa. Nowa postać miała być połączona z tym klaunami. Może jest, może nie. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o imię, które zostało na razie wyczesane z plików gry, może to być placeholder albo błędne tłumaczenie. To jest Waghild. Vaghild. Nie wiem, jak się to będzie czytało poprawnie. Jest to oczywiście Krasnolkowa postać, o której wcześniej mówiliśmy, że ona będzie doktorem, że zwracają się do niej per doktor, ale to jest fabularnie i podobnie jak wszystkie informacje, które wcześniej wyciekały na temat Kawej'a, niektóre kwestie dialogowe na temat jego starej historii były już nagrane, gdzieś tam. Są na wyciekach, jeżeli dobrze rozumiem, i nic się nie sprawdziło. On został, może nie na ostatnią chwilę, ale tak na ostatniej prostej przebudowany, bo parę miesięcy wcześniej jeszcze troszkę inna koncepcja na kawałek była. To teraz, jeżeli chodzi o Wakilt, jest podobna sytuacja, że ona teoretycznie w ogóle jest doktorem. Nie mamy potwierdzenia, czy się nie zmieni mocno, bo jakieś tutaj zmiany roszady za zasłoną się zaczęły dziać. I jest to postać Hydro, która powinna być w aktualizacjach 4. coś, czyli do 5.0 powinna wyjść na ten moment. Jest uznawana za katastrofalizacja. Hydro Healera, to się może zmienić i prawie wszystkie informacje na jej temat, począwszy od wizji, przez broń, na tym, co będzie robiła na placu boju, czyli healer, może być placeholderem i może zostać zmieniona, więc to jest jedna z tych postaci, która jest ok. Tutaj było dużo różnych rzeczy testowanych. To, co wycieka teraz, ten doktor pięciogwiazdkowy, kataryst Hydro, kolejny kataryst Hydro Healer, ok. Nie mamy takich postaci w grze. To jest coś, co może zostać zmienione i. Totalnie wywalone do Kuba. To jest po prostu informacja na teraz. To, co wyciekło na teraz, czyli to, co wyciekło z opóźnieniem dwóch miesięcy w naszym kierunku. Jeżeli już jakieś zmiany nastąpiły albo sam ten wyciek mógł strygerować jakieś zmiany, no to będę informował na bieżąco, jak dostaniemy coś nowego. I kończąc, jakby myśl dzisiejszych rzeczy w tym odcinku, chciałbym podnieść Zagęcznik Intel Overview, który poleciał do nas te 5 tygodni temu na temat wszystkich rzeczy, których możemy się spodziewać w aktualizacji 3.8. I dzisiaj, na live streamie, około godziny 14, sprawdzamy, co się potwierdzi. Co będzie prawdziwe. Więc w tym overview mamy, że mamy. Velurium Mirage. Mapa tymczasowa, która jest związana z oceanidami. Oceanidy będą głównym elementem całego klimatu, który tam będzie. I z eventu głównego do przygarnięcia będzie postać czterogwiazdkowa, oczywiście. I będzie to Layla. Drugą rzeczą, taką dość ważną jest Hangout Kai, Mr. Worldwide. Gadaliśmy o tym wczoraj. Oraz sporo nowych rzeczy do TCG. Między innymi nowe karty, postacie Candys, Yanfei oraz Kazuha. Będzie event z szukaniem potworków, kliczersów i różnych zwierzątek POV, czyli przez ich punkt widzenia, jeżeli dobrze rozumiem. Oraz piąty punkt to jest perilus Prospect Battle Event, czyli no Perilous Prospect mniej lub bardziej powraca, będziemy mieli bitewny, trudniejszy event. Zaraz za tym mamy Adventurer's Trials, drugą wersję, czyli również Adventurer's Trials powraca i jest do przygarnięcia z eventu czterogwiazdkowy skin dla Kai i będzie do kupienia ze sklepu skin dla Kli. Pojawiały się przecieki, że ma być pięciogwiazdkowy, wszelkie informacje na razie sugerują, że to dalej jest czterogwiazdkowy Czterogwiazdkowy skin. Zobaczymy już dzisiaj, już z mojej perspektywy jutro, ale już dzisiaj dowiemy się, czy faktycznie to będzie pięciogwiazdkowy skin, czy czterogwiazdkowy skin. Informacje, ostatnie informacje na temat outfitów od moich, jakie były to, że wszystkie skiny, wszystkie wyglądy na aktualizację 3.8 powinny być czterogwiazdkowe. W plikach gry nie ma niczego nowego, jeżeli chodzi o efekty specjalne, czy jakiekolwiek bonusy, animacje, cokolwiek. Więc jeżeli to jest, to było testowane, także moi nie mieli do tego dostępu. Zobaczymy, jak będzie. Ostatnia rzecz to jest Nekalew. I tutaj zobaczymy, czy to jest imię jednego z NPC-ów, npc ek ważniejszych troszeczkę, czy też jest to błędne, wczesne tłumaczenie jednej z oceanidowych postaci, z którymi będziemy mieli więcej do czynienia, już w 3.8. I zobaczymy to dzisiaj na live streamie od twórców. Więc tak, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Nenę. Pozdrawiam cię mocno i serdecznie. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek Nweb Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 23 z mojej perspektywy. No, a jeszcze dużo czasu zostało, żeby się tutaj zmieniło. Tylko żebym mógł odebrać. A jeżeli gracie w Star to sytuacja jest identyczna. Dziś powinny być te kryształki do rozwijania broni, a do końca miesiąca już za bardzo nic. Nie zapomnijcie oczywiście również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. Mi tu pisze jeden dzień, ale z waszej perspektywy będzie znacznie mniej, no bo nagrywam to z dużym wyprzedzeniem. I korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arce wasza magia jest jesteście arcy, osą. I arcy... Tacy jest Was tutaj gościć. Lisi Twitcher nauczy. Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher, potężna, jesteście Twitcherosą. Na Twitchu widzimy się za jakieś 2-3 godziny. Na streamie od twórców. Do aktualizacji 3.8 zapraszam bardzo mocno i serdecznie. To już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo stream jeszcze oczywiście, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Bożek RNG Wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się za parę godzin. Hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Więcej do picia i niższa temperatura w pokoju, muszę otworzyć drzwi i włączyć wiatraki.